I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie, a sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamieniem. I padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 39 do 44 wersetu. Bój na Górze Oliwnej. Góra Oliwna wzięła swoją nazwę od licznych gajów oliwnych, które się tam znajdowały. Także dziś wzgórze to fascynuje licznych odwiedzających, nie tylko ze względu na swe znaczenie w historii biblijnej, ale również z uwagi na znakomitą panoramę roztaczającą się z niego od Doliny Cedronu aż po wzgórze świątynne w Jerozolimie. Pan Jezus Chrystus często tutaj przebywał i wykorzystywał spokój tam panujący, by w nim być sam na sam w modlitwie z Bogiem, swym Ojcem. To tu stanął w czasie swojej ostatniej wędrówki do Jerozolimy, by płakać nad tym miastem, ponieważ nie chciało poznać i przyjąć tego, co było dla jego pokoju. Tak czytamy w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 42 werset. Jego śmierć jest już blisko, a on jeszcze raz wstępuje na Górę Oliwną, gdzie wchodzi do ogrodu Getsemane. Tam, w wieczornej ciszy tego ogrodu, przeżywa chwilę najgłębszej wewnętrznej udręki. Jezus jako Syn Boży wie dokładnie o wszystkim, co się wkrótce z Nim stanie, przesłuchania, sponiewieranie, ukrzyżowanie. Jednakże to, czym jest najbardziej wstrząśnięty, to świadomość, że stanie się ofiarą przebłagalną za winy zgubionych ludzi. Wie, że na krzyżu jako człowiek dozna opuszczenia przez Boga, który tam osądzi go za przestępstwa innych. Jakaż niepojęta udręka przenika go i jakiż najsroższy wewnętrzny bój jest udziałem Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, w tym miejscu. Mimo tego wyraża on gotowość, aby wszystko to wziąć na siebie, ponieważ tak bardzo nas kocha i pragnie wypełnić do końca powzięty przez Boga plan zbawienia ginących ludzi. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, poszli też z nim uczniowie, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie.